Wyobraźmy sobie, że idąc drogą napotykasz na płot lub bramkę wzniesioną w poprzek niej, na widok której w twojej głowie pojawia się myśl: nie widzę żadnego powodu, dla którego ten płot powinien tu stać, przecież tylko przeszkadza. I postanawiasz go zdemontować. Jednak w tym momencie z pobliskich krzaków wyskakuje Gilbert Keith Chesterton i krzyczy: stój! Czy najpierw nie powinieneś się zastanowić, dlaczego ten płot tutaj stoi? Przecież sam nie wyrósł z ziemi. Jest też mało prawdopodobne, że postawili go tu bez celu jacyś wariaci akurat szwendający się po okolicy. Jakaś osoba miała jakiś powód, żeby postawić tu ten płot. I dopóki nie znamy tego powodu, to nie możemy osądzić, czy powód ten był dobry, czy nie. Możliwe, że powód jest już nieaktualny i wtedy rzeczywiście płot jest już niepotrzebny. Jednak najpierw dowiedz się, dlaczego płot został postawiony i przed czym chronił. Dopiero wtedy można zastanowić się nad jego usunięciem. Idea płotu Chestertona mówi nam, że gdy chcemy usunąć coś, co pozornie stoi ludziom na drodze, na przykład jakiś zastany zwyczaj, prawo czy normę społeczną, to należy pamiętać, że rzeczy te powstały nie bez powodu. Ludzie, którzy byli tu przed nami, nie byli głupi i nie trzymali się zasad, które były bezużyteczne. I być może zasada ta jest już dziś nieaktualna i należy rozważyć jej usunięcie, ale żeby to ocenić, musimy najpierw poznać, dlaczego była ona ważna i użyteczna wcześniej. Innymi słowy, nie należy usuwać czegoś, czego przyczyny nie rozumiemy. Współczesnym przykładem niezwracania uwagi na płot Chestertona może być niedawne zjawisko, w którym część brytyjskich szkół uznało, że nie ma powodu, dla którego toalety są dzielone na płcie i zniosły ten podział na rzecz wspólnych toalet dla wszystkich płci, by być bardziej inkluzywnym. Jednak po pewnym czasie, ku zaskoczeniu inicjatorów nieprzemyślanego pomysłu, wiele dziewczynek w ogóle zaprzestało korzystania z toalety w szkole, gdyż okazało się, że załatwianie prywatnych potrzeb, gdy za cienką ścianą kabiny są nastoletni chłopcy, jest dla nich wysoce niekomfortowe. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zobacz również inne nasze filmy. A gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.